wchodzę w stan relaksu. Rozluźniam skórę na skroniach, czole i całej głowie. Rozluźniam szczękę i język. Puszczam napięcia w barkach i w plecach. Puść. Rozluźniam brzuch, nogi i stopy. Biorę głęboki wdech. Uśmiecham się i wraz z powolnym wydechem czuję, jak fala rozluźnienia spływa od czubka głowy przez całe ciało aż do stóp. Znowu głęboki wdech i powolny wydech z falą rozluźnienia. I jeszcze raz. Moje ciało jest całkowicie zrelaksowane. Nie otwierając oczu, spoglądam w górę. Przenoszę uwagę nad głowę. Moja uwaga wypływa nad głowę niczym dżin uwolniony z lampy Aladyna. Zostawiam poniżej wszystkie moje zmartwienia, obowiązki. Puść. Na tę krótką chwilę. Puść. Zostaw wszystko. Odpuszczam moje pragnienia i przekonania. Wszystko, na czym mi zależy. Na krótką chwilę. Puść. Zostaw wszystko. Jestem teraz czystą uważnością. Wpływam do przestrzeni serca, głębiej i jeszcze głębiej. Poczuj miłość do kogoś, kogo bardzo kochasz. Kieruję uwagę na oddech. Oddycham miłością. Udaj się teraz do źródła swojego oddechu. Wpływam do źródła. Otacza mnie spokój i miłość, jakby tu na mnie czekała. Uśmiecham się. Zatrzymuję umysł w całkowitym bezruchu. Odpocznij. Pojawia się miłość pełna troski i zrozumienia, taka bezwarunkowa, bez najmniejszego oceniania. Obserwuję moje myśli jakby z góry.
chwilami przejmują moją uwagę i zaczynam za nimi podążać. Ale zauważam to i łagodnie wracam do mojej uważności. Znów staję się obserwatorem. Choć myśli płyną gdzieś z mojego wnętrza, to wiem, że nie jestem tymi myślami. Jestem tą uważnością ponad nimi. Zauważam, że myśli tworzą się z tego, na czym skupia uwagę mój umysł. I z emocji, do których powracam, które przywołuję. Jest też w myślach ślad moich przekonań i doświadczeń. Ale to ja decyduję, gdzie kieruję swoją uwagę. A energia podąża za uwagą. W ten sposób zmieniam moje myśli i tym samym zmieniam całe moje życie. Na tym polega wolność wyboru, życia, jakie pragnę żyć. Mogę wybrać pomiędzy smutkiem i radością. Pomiędzy strachem i miłością. To, co wybieram, bardzo szybko przejawia się w moim życiu. Teraz na przykład przywołuję cały mój spokój. Przywołaj swój wewnętrzny spokój. Teraz. Pozwalam, by mnie otulił. Lubię wybierać myśli pełne dobra. Kojąco wpływają na moje uczucia. Ukazują moje wewnętrzne piękno. Każda dobra myśl neutralizuje 1000 złych. Myślę więc z życzliwością. Myślę z wyrozumiałością i wdzięcznością. To przypomina mi, kim jestem. Jestem piękną istotą światła. Źródłem i esencją mojego istnienia jest miłość. To ona przemawia przez moje dobre myśli. Myślę teraz o nieznajomej osobie.
zagubionej w smutku, pełnej niepokoju. Mówię do niej w myślach: poradzisz sobie. Nigdy nie jesteś sama. Miłość zawsze jest przy tobie. I w tobie. Ona nigdy nie przestaje wierzyć w ciebie. Że sobie poradzisz. Piękne życie, pełne radości i spełnienia, zaraz do ciebie wróci. I tę myśl jej wysyłam. Nic mnie to nie kosztuje, a odmienia los ludzi, których nie znam. Ta jedna myśl przywraca im wiarę, daje im siłę, by zacząć od nowa. Jest w tym przepływ uniwersalnej miłości wszechświata. W tych moich myślowych podróżach odkrywam prawa duchowe. Są inne niż znane mi prawa ziemskie. Gdy daję dobro, dobro do mnie powraca. Zmieniając siebie, zmieniam cały świat. Gdy daję miłość, mam jej coraz więcej. Otaczam miłością wszystko, co się pojawia. To właśnie robię w tych moich myślowych podróżach. A teraz zatrzymuję się w całkowitym bezruchu. I mówię do mojego umysłu: odpocznij. Staje się tą czystą uważnością, wysoko, ponad myślami. I wybieram miłość. Wpływam do przestrzeni serca i stapiam się z miłością. Otacza mnie bezwarunkowo kochająca mnie światłość. Zatrzymuję się w jej doświadczaniu. W tej cichej uważności odnajduję odpowiedź na pytanie, kim jestem,
Ta odpowiedź nie przychodzi jako myśl, lecz jest doświadczaniem. Teraz weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Poruszaj palcami rąk i nóg i otwórz oczy. Dziękuję Ci za zaufanie okazane mi w trakcie słuchania tej medytacji.